Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drosty52 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Risen. Moi drodzy, mamy jeszcze trochę zadań nawet, bym powiedziała. To jest troszeczkę przerażające. Okej, pokazuje mi grobowce, więc to jest na pewno plus. W tym lesie są jakieś grobowce. O, tutaj wiem. A, okej, rozumiem, to jest w ten sposób. Tutaj też jest, kurde, tych grobowców jest od cholery i jeszcze ciut. Przydałby mi się jakiś lepszy hełm, ale to już sobie poradzę z tym skórzanym, chyba, do kiedy nie znajdziemy tego ze zbroi Ursegora. Mamy sporo mikstur. Punkty mam wydane? Nie mam, w manę miałam dać. To do wulkanicznej twierdzy. Właśnie, jeszcze w wulkanicznej twierdzy mamy do zrobienia sporo rzeczy. Musimy się pozbyć jaszczuro ludzi. W ogóle ja jestem za tym, żeby teraz aktualnie przebiec się po całej mapie Risena. Byłoby to chyba nawet wskazane, bym powiedziała. Ponieważ jest dużo miejsc, których nie odwiedziliśmy. A ja bym chciała jednak w tej grze te miejsca po prostu odwiedzić. Pokazać wam je, zobaczyć. Zmierzyć się z nowymi przeciwnikami. Także myślę, że tutaj podziałamy troszeczkę. Najpierw pomożemy w klasztorze, ponieważ tu jest jeszcze co robić. Tutaj jest bezpiecznie, ponieważ mamy to, no, to miejsce płomienia. Ale tutaj gdzieś mogą być jaszczuro ludzie i na pewno gdzieś tutaj są. No właśnie. Są intruzi. Więc warto się rozejrzeć i popatrzeć. Przy okazji jeszcze tutaj był mistrz Vitus obok, więc moglibyśmy dać sobie w manę. Tych potek na manę na razie nie będę piła. A to nie ty, sorry. Vitus, a co ty, przepraszam, patrzysz się na ścianę? Dobra, ja wiem, stary, nie musisz mi tego tłumaczyć. No tak, magiczny pocisk na fulla. Jeszcze moglibyśmy w to kowalstwo dać, wiecie, bo ja w sumie tak je zaniedbałam, a moglibyśmy mieć lepsze pierścionki i więcej many. Co za tym idzie, a to może się przydać. Chociaż ja z tego co widzę, to nie ma jakiegoś dużego parcia na to, żeby tutaj było wszystko perfekcyjnie. Dzień dobry, coś tu jest. Ja bym mogła te komnaty teraz oczywiście pookradać, ponieważ tutaj wcześniej nie mogliśmy wchodzić. Byliśmy przez to, wiecie, troszeczkę negowani. Dobra, sprawdzamy, co się tutaj dzieje. No właśnie, tu jest kryształ antymagiczny w jednym miejscu. A ten intruz to... Przepraszam, idziesz tutaj? Idziesz. Przez chwilę się bałam, że nie chcesz chodzić. Ile ja mam many? 123. No tak, właśnie tutaj jest ten kryształ. O, dzień dobry. Serio, nie trafiłam? Okej, mamy przynajmniej tych intruzów zaznaczonych, więc to jest plus. On miał jakąś książkę? Czy mi się wydawało? Mignęło mi coś? Chyba nie, notatki. Okej. To chyba później będziemy mogli jakoś, nie wiem, oddać, coś zrobić? Tutaj coś się dzieje? Nie. Witam. Co ty tutaj czytasz? Nie czytaj mi tutaj moich dokumentów. Ósmy. Ała! Wiecie co, ja nawet nie będę z nich zbierać rzeczy, bo to się mija z celem. Co oni mają? Trochę złota. To mi to jest niepotrzebne kompletnie. Dobra, przepędź intruzów, czyli tutaj się udało ochronić. A ten co miał? Ja podnoszę jakieś rzeczy, ja Izu nawet nie sprawdzam, co ja podnoszę. To jest porąbane, ja powinnam się tym ostrożnie. Zapasy alchemiczne. Dobra, czyli oni chcieli tutaj... Matko kochana. Abraxowi wynieść rzeczy. Wybaczcie za moje ewentualne, nie wiem, chrypę, cokolwiek. Ja w sumie niedawno do domu wróciłam. Jeszcze czuję, że mam nogi zimne po bycie na dworze.
bo nie wiem, czy u Azalumi jest śnieg. Bardzo fajnie, oboje z Damianem się strasznie cieszymy, że jest śnieg. Miejmy nadzieję, że będzie z nami zawsze. Kiedy będzie zima. Dobra, ja miałam do Abraxa iść, no nie? Tak, ty mi jeszcze każesz tutaj posprzątać. Ale Abrax, mistrzu, ty nie. Tu jest Abrax. The intruders in your laboratory are gone. Ah, that is good news. I can return to my experiments. Serio, nie mogę ci tego oddać? Trochę słabo. Bo ja teraz będę z tym łazić i ciekawe, co ja z tym zrobię. Dobra, tutaj się rozejrzę jeszcze, bo... Aha, Cyrus jest u siebie. Tu mi coś kurna mruczy, ale gdzie? Chyba, że na dole. No tutaj nie było. No nie, tu jest spoko. No byłam tutaj ostatnio. Więc ciężko, żeby coś tu było. Tutaj może coś? O, witaj. What reason do you have for staring at me? Z tobą nie mogę pogadać. I co mi tutaj mruczało, jak tutaj nic nie ma w tym miejscu? Bardzo niedobrze. Tutaj też nic nie było. Tutaj też już w sumie byłam i też nic nie było. Niżej też nie. Trzeba się przejść tam na główny ten. William nie chce poprawiać swojego stylu walki. Aha, bo tutaj na cmentarzu były głównie. No właśnie. No niestety nasz przyjaciel... O, mam gulaszek od niego. Oj. No była mowa, że są głównie na cmentarzu. No muszę się zgodzić. Nagrobki, te sprawy. Skarb. Wchodzimy. Okej, okay, no widzę, że mamy imprezę. A to ja mam to jako... No tak, mam jako zadanie. Zapasy z biblioteki. Czyli tych zapasów było więcej, tak? No nie, pozwólcie, że nie będę przeszukiwać. Jezus kochany. Czemu ja mam zawsze takie szczęście, że w momencie, gdy powinnam coś przeszukiwać, to tego nie robię? Dobra, powiem tak. Pójdziemy tam na samym końcu. Aktualnie to jeszcze przejdziemy się gdzie indziej. Gościu, do Inkwizytora takie rzeczy gadasz? Ty się... Wstydź się. Na arenie się coś dzieje, nic się nie dzieje. No, więc jeszcze dzisiaj robimy takie w sumie pierdolety, nie? No, ale spokojnie, przejdziemy też do konkretów. No właśnie. Nie ma żadnego kapłana? Nic? Kompletnie? Tu są ludzie. I knew there was more than just gnomes in those hills. Now lizard monsters. Just when I thought things couldn't get any worse. A możesz iść do klasztoru? Do środka? Inquisitor. We have our orders and we'll carry them out. Co ja mam jeszcze zrobić? Rozkazy dla magów. A co to jest? Niedobitki. No to chyba mamy wszystkich, nie? Chyba, że ja z Cyrusem nie rozmawiałam i on sobie tam chilluje bombę, nie? A ja razem z nim.
Nie wiem, przejdę się zaraz jeszcze do niego, żeby się upewnić, bo coś mi nie pasuje kompletnie. Byłam na cmentarzu, zabiłam tego wojownika. Tam nic nie było. Tu coś mruczało. Dalej coś tu mruczy? Chyba nie. O. You must go to the temple hall. Is that an order from Master Ignatius? Yes. The masters are gathering to protect the holy flame. Very well. No to chyba są wszyscy magowie, już nie było żadnych. Było ich pięciu? Chyba pięciu. Siema. Go. No ty se jaja robisz ze mnie. Przecież tu już niczego nie ma. Tu coś mruczy w tym miejscu. Chyba, że wlazły tam do piwnicy do tego, do Cyrusa, bo tutaj na górę. Żyje tutaj coś? No jasne. Rębacz. No ale dobra, ale to już nie jest wszystko. Chyba, że jest ich więcej w bibliotece? Nie, bez sensu. Gościu. Go. Kogo ja mam ci jeszcze niby znaleźć? Przecież już nikogo nie ma w tym przybytku. Połowę ludziom w ogóle nie mogłam powiedzieć, żeby poszli do tej sali. Magowie. No są jeszcze jacyś magowie? Muszę przeszukać teraz jeszcze wszystkie ciała. Magic doesn't work here. Tutaj coś dalej mruczy, albo mi się wydaje. Dobra, jest więcej tych jaszczurek z prezencikami. Że tak powiem. Tutaj zabiłam jeszcze na dole, no ale tutaj już zniknął. Coś tu jeszcze jest? No nie wydaje mi się. Boże, co to za zadanie jakieś głupie. Teraz będę błądzić przez cały odcinek. Pierwsze 15 minut to jest takie pierdolamento, nie? Nie wiem, no mnie się wydaje, że już wszystko żeśmy tutaj zebrali. Jak Abrax mi powie, że nie, to ja już nie wiem. I też w ogóle przeszłam wszystkie miejsca w klasztorze. Tu się nic kompletnie nie dzieje. A Ignatius też nie chce ze mną gadać. Słabo. I have something for you, Master. My drawings and supplies. I can continue my work. Thank you. Here, take these potions. You deserve it. Mhm. No dobra, fajnie. Ilumar, Cyrus, Abrax, Vitus i Ignatius. No przecież już nie było żadnych magów. O. The Saurian warrior is dead. We shall reclaim the monastery for the order. No i dobra, i co pomogłam? No to chyba już. Go. Stary. No dobrze, ja rozumiem, że trzeba pokonać wszystkich, ale gdzie są reszta? Chyba że stoją przed klasztorem i to też się liczy. Bo ja nie wiem.
going to stand here all day. O Boziu. Nie mam zielonego pojęcia. Co ta świnia robi? Jezus kochany. Tutaj już nie było, byłam tu. Nie wiem, no komnaty też już są przecież puste. Chryste, panie. Co ta gra wymaga ode mnie? Kuchnia. Tu Dalman nie żyje, niestety. Gulaszek możemy sobie zabrać. Słabo. Wydaje mi się, że nie będę tutaj biegać i szukać na Hama. Szczególnie, że nie widzę. Więc po prostu pójdziemy do tej najbliższej świątyni, która jest tutaj, niedaleko. I to powinno wystarczyć. Nie będziemy właściwie już tracić czasu na takie pierdolety jak to. No i dobra, to było gdzieś tutaj. Jeszcze troszkę niżej. O. Tu była jaskinia, był świerszcz bojowy. Zobaczymy. Są Saurianie. I jest ich bardzo dużo. Wiecie, co jest głupie? Że ci martwi przyjmują obrażenia. I też się zastanawiam. O, mieli kamień teleportacyjny. To coś nowego. Zastanawiam się, czy wchodzić tutaj, czy najpierw się nie skupić na tych miejscach, gdzie nie byliśmy, bo były na przykład popiołaki i tak dalej, i tak dalej. I chyba byśmy tak zrobili. Tylko... ja potrzebuję aktualny świat. Przywódca to nie. A w ogóle pokaże mi? Tak, pokazuje mi. Tu jest gdzieś jeden nawet. A nie, bo to grobowce. Okej, czyli otaczają miasto, dobra. Ale tak, kamienie, bo ja bym się chciała dostać tutaj. To mamy ze wschodniej świątyni albo wschodnie wybrzeże. I to chyba było wybrzeże. Wschodnie wybrzeże. O. Pójdziemy najpierw tam, bo tam było to miejsce z tymi popiołakami. Jesteśmy na dobrym miejscu? Chyba tak, chyba najbliżej. Bo wschodnia świątynia jest trochę gdzie indziej. Trochę dalej. Także wracamy na tą piękną wysepkę, gdzie był dysk. I miejmy nadzieję, że uda nam się coś tutaj zrobić. Liczę też na jakieś jagody. Okazało się, że do jednej mikstury many potrzeba 10 jagód. A ja się dziwię, dlaczego ich nie mam. Bo zrobiłam ich 12. Czyli miałam 120 jagód w ekwipunku. To i tak brzmi jak jakiś kosmos. Nie wiem. Nie wiem, jak to działa, że ja tego nie zauważyłam w ogóle. Nie pytajcie się mnie, po prostu nie wiem. Tu będzie wysyp popiołaków. Zresztą to nie jest jedyne miejsce, gdzie są popiołaki. Gdzie tu się wchodzi? Ej, chyba nie tędy. Jak ja tutaj... moment. Tędy po prostu. No, będzie jazda. Popiołaki są okropne. Ale można z nimi zrobić na przykład tak. Ojeju. Jak mi przykro. O Boże, nie. Nie, 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 nie. 9. Nie będę się męczyć.
No nic. Czemu muzyczka jest taka dziwnie wojenna? To mi się nie podoba. Musimy jeszcze iść w jedno miejsce, tam dalej też. Chyba. Czy to było jedno i to samo miejsce? Mi się wydawało, że jest jeszcze drugie wejście. A jak nie, to znaczy, że mi się coś popitoliło. I chyba tak jest, że mi się po prostu popitoliło. Tu nie słychać już nic, nie? No nie, tu już nic nie ma. Tam byłam na górze, nic nie było. Czyli to był tylko jeden popiołak. Można by się było tepnąć w okolicy miasta. Najbliższy mamy do samego miasta. A tak to do południowo-wschodnie wybrzeże. To chyba będzie dobry strzał. Południowo-wschodnie wybrzeże. Mamy to. Pora zbadać sobie okolice. Gdzie ja, kuźwa? Tu jestem? A to jest niby blisko miasta? W sumie jest, w sumie faktycznie. Tu po tym lesie się nie rozglądałam, właśnie, bo był jakiś też popiołak. A teraz możliwe, że są też jaszczurki. Także warto się tutaj rozejrzeć. Pochodzić sobie. Tutaj było nawet parę takich miejsc. Jedno było chyba właśnie nawet tutaj. Nie wiem, czy nie tu. Tu nie było popiołaka? Gdzieś był tutaj w takim właśnie zaułku. Tylko się trzeba przejść jeszcze kawałek chyba dalej. Może się okaże nagle, że nawet coś tutaj ominęłam. O, tutaj chyba był ten popiołak. Czuję się koksem, jak mogę bić się z popiołakami. To jest fajne uczucie. Tak, jest tutaj. Okej. Dziwi mnie to, że one tak latają. Czy coś tu jest ciekawego? Jest roślina many. I jest wywłócznik. I żyła złota. I to nie jest właśnie też jeszcze... Jest jeszcze więcej tych miejsc. Kufer ze skarbem. Pewnie zamknięty. No oczywiście. I to tak solidnie. Wiecie, nie mówię, że będę cały czas korzystać z tego otwierania zamków, ale do takich dużych kufrów mam taki zamiar. Do siły dostałam pierścionek. O, mam nowy poziom. A skąd ja go wbiłam? Nie wiem. To myślę, że zrobimy tak z tym poziomem, że wykorzystamy go na kowalstwo. Ale dopiero jak pokonamy tych zwiadowców od Saurian tutaj, po jednej i drugiej stronie miasta. Oni podejrzewam, że mają teleporter gdzieś tutaj. Bo to byłoby dziwne, gdyby go nie mieli. Dobra, i tutaj jeszcze jedno miejsce gdzieś było z popiołakiem. Tu są w ogóle wilki, tutaj nie byłam. Serio, wilk nie chodzi na hita, nie spada? To jest akurat słabe strasznie. Jak możemy być takimi koksami i wilka nie ściągać na strzała? Trochę to jest...
oszukane. Może telekineza mi coś podpowie. Są jagody. To mi się przyda na pewno. Tam jest ich więcej? Si, jest ich więcej. Ale to zaraz. Coś mi tu mignęło jeszcze. Roślina many. Okej. Okay. Za jagodami się oczywiście rozglądam, bo są mi potrzebne. A ten popiołak to gdzieś tu, czy gdzieś dalej był? Kurczę, nie wiem. Tu jest jakaś ciekawa ścieżka. Przynajmniej... Nie, dzik też nie schodzi na strzała. Ale bieda. Już miałam tę grę pochwalić, że schodzi. Niestety nie. Oho, słyszę popiołaka, dobra. Czyli jesteśmy na dobrym tropie. Gdzieś tu były te jagody, gdzie one były tutaj. Żeby nie było, że się właśnie w tego popiołaka wpierdzielę na chama. Właśnie, jeszcze mam miejsca, gdzie są ogry, ale tam akurat mamy drogę do tej świątyni. Ten popiołak jest gdzie? Zebrałam te jagody? Ej, ja już tracę rachubę, nie? Nie wiem. Słyszę go gdzieś tutaj po tej stronie, chyba, że jest wyżej. A tu jest! Kurwa, ślepa jestem. Na szczęście możemy go fajnie stunować i on nam nic nie powinien zrobić. Nie wiem, no pilnował skarbu, kufer ze skarbem. Fajnie, fajnie. Na to czekałam. Sprawdźmy, ale pewnie jest na dużą liczbę kombinacji. Nie, jest otwarty. Co? I to ma być skarb przy popiołaku? W czwartym rozdziale? Powaliło? Że nikt z tym popiołakiem się tu wcześniej nie przyjdzie bić. Może kurde w trzecim. Ale to nie zmienia faktu, że to jest żałosne. To coś nie było? Nie. A już wiem, która to jest ścieżka chyba. O kurde. Tak się chyba tutaj nie schodzi. F9. To nie była w ogóle chyba ścieżka, nie? Gdzie jestem? Zebrałam to? Chyba tak. Tu sobie znalazłam ścieżkę. Zajebistą. Mhm. No i dobra. Tu zostały jakieś grzyby, te sprawy... O kurczę, korona bohatera! Kolejna. Będzie teraz problem, bo nie mam tych jagód. Czy ktoś sprzedaje jagody? Dobre pytanie, nie wiem. Jabłuszko, nie chcę jabłka. Okej, to jest to miejsce, spoko, spoko. Tu się przejdziemy tędy. Tu nie było jeszcze drugiego, może popiołaka gdzieś w tym lesie? Wilczki są. Albo jeden. Schowaj ten łuk. Co ty, zgłupiałeś? Bo ja z łukiem będę teraz biegać i sobie życie utrudniać. Ja cię proszę. Dobra, roślinki, mięty, te sprawy jeszcze pomijałam. Ojejku. O, są jagody. I to nawet dwie obok siebie. No to nieźle. Ale tych koron bohatera jest więcej.
I prawda jest taka, że w nic innego oprócz życia mi się za bardzo nie opłaca tego dawać. I niestety nie wiem, jaki jest przepis na miksturę życia, bo jej nie mam. No więc tak bym to chyba zrobiła, że... dałabym w życie ewentualnie. A, to jest to miejsce, dobra. No to co, chyba pójdziemy sobie tutaj po jednej stronie na miasto i po drugiej. Zabijemy sobie tych jaszczuroludzi. Tu jeszcze sobie wyciągnę tom. Tam jeszcze można przejść, nie byłam. Możliwe, że tutaj też był popiołak i dlatego tędy nie poszłam. Bo tutaj coś... Nie. To jest od... zabrane? Nie. No dobrze. No bo to jest takie miejsce... Jak tędy się szło, to też troszeczkę tak jakby właśnie popiołak po tej stronie, nie? Ale wychodzi, że nie. Dobra, szukamy oddziału. Jak stoimy z czasem? Chujowo. Strasznie. Nie, myślałam, że dwa odcinki będzie po serii, ale tak naprawdę to nie. Myślę, że dobijemy do niecałych 40. Tak podejrzewam. A czemu tak dużo? No bo właśnie chcę iść wszędzie, a dobrze widzę, że już nie zdążymy w takim tempie. O, mamy jaszczuroczłeka. Czy jest ich więcej? Jest ich więcej. Któryś może mieć teleport też. Nie zdziwię się, jeżeli będzie miał. Tylko możliwe, że to tamten duży. O, jest ich więcej. Dobra, to się wymanie jeszcze. Ależ się skradają. Jest dowódca. Ojej. Dobra. Któryś ma teleporter? Możliwe, że tamten. Albo żaden. W teorii żaden. Trochę mnie to dziwi, bo myślałam, że... O, jagody. Bo myślałam, że może któryś ma. A w ogóle tam jeszcze nie było chyba. Tam były szkielety na dole. Serio? Nie ma nikt teleportera na zewnątrz, żeby być miasta? Może od drugiej strony prędzej. A pierwsze co bym dała tutaj teleport, żeby się... Wiecie. Można było na tą stronę teleportować bez możliwości właśnie... Jak to się nazywa? Przechodzenia przez miasto. Boże, ile tu jest roślin. Jakbym tutaj w ogóle nie była. A, bo ja tutaj nie byłam. No tak, jest w tym trochę racji. Jest w tym troszeczkę racji, ponieważ ja byłam za słaba tutaj. Pamiętam. Dobra, tego omułka to już może nie będę zbierać, ale jest kuferek. Oczywiście standardowo łamiemy wytrychy, bo możemy. Super. No, więc tak, nieuchronnie zbliżamy się do końca tej serii, natomiast nie martwcie się. Jeszcze podejrzewam, że 3 odcinki to jest minimum. Nie licząc tego. Tak mi się wydaje, że możemy dobić do 38. Czy coś w tym stylu. Szczególnie, że już dzisiaj czas nam się kończy powoli. Jeszcze podejrzewam, że obejdziemy tę wyspę i to będzie wszystko na dzisiaj. Dobra, bo jak skaczę, to jest trochę szybciej.
tutaj nie byłam na dole, nie? Czy mi się wydaje? No nie, wydaje mi się, że nie byłam. Tylko naprawdę teraz mnie niepokoi brak teleportu, bo poprzysięgłabym, że tutaj gdzieś teleport na pewno będzie. No właśnie, tutaj też był skorpion na górze. Dobrze mi się pamięta? Nie, źle mi się pamięta. A czy ja go wykończyłam już? Ej, nie, to jest dziwne teraz aktualnie. Coś mi tutaj nie pasuje. To nie było skorpiona? Poważnie? Nie wiem już nic. Ale tutaj sobie na pewno wejdziemy. Tu były szkielety w środku. A no i są. Siema. Przede wszystkim widzę, że jest sporo roślin. Jakby nie wydaje mi się, żebyśmy znaleźli tutaj coś nie wiadomo jakiego. O kurde, dobra, może się jednak myliłam. Okej. Nieważne. Czasami mnie nie słuchajcie jednak. Co my tu mamy? Maczuga, złoty świecznik, złamany miecz. O, miecz burzowy, wicher. Mi się wydaje, że możemy sobie przekuć też bronię. O, perła sobie luzem leży. Zbieraj te omułki, chłopie. Czyli gdzieś jeszcze jest ta druga klinga schowana. Nie do końca pamiętam gdzie, bo w ogóle też zapomniałam, że tutaj właśnie był miecz. W ogóle też możemy go sprawdzić. Gdzie my to mamy? Mogę to podejrzeć, tak? Czy dopiero przy kowadle? Chyba przy kowadle, niestety. A szkoda. To wiecie, co zrobimy? To weźmiemy sobie na miasto. Albo wiecie co? Nie. Ja się muszę tutaj przejść, bo mi naprawdę coś nie pasuje, że nie ma teleportu po tej stronie miasta. Jak na mój gust, powinny być na obie strony. Zaraz zobaczymy, czy tutaj umrę, czy wyjdę stąd. Dobra, chyba wyjdę. Obejdzie się bez morskiego czerwia, czy tam jakiegoś tam przeciwnika. Kurde, szkoda, że ten odcinek tak szybko minął, bo liczyłam, że uda nam się dużo więcej zrobić. Nawet się nastawiałam na te świątynie, ale chyba za wcześnie na to, żeby się na to nastawiać. Z wiadomej oczywiście przyczyny, no bo mamy jeszcze dużo rzeczy pośrednich do zrobienia. Tak myślę w ogóle. Jak pamiętacie jeszcze jakieś miejsce, gdzie nas nie było, to możecie mi przypomnieć. Ależ kurde, naprawdę, ja aż się tutaj przejdę, bo mi się to nie podoba cholernie. To jest niemożliwe. Ja wiem, że tutaj byłam, ale to jest niemożliwe, żeby nie było teleportu tutaj. Żeby nikt go po prostu nie miał. No ale chyba tak właśnie jest, w istocie. No zajebiście, naprawdę. O, jeszcze jakaś roślina. Dobra, to jeszcze się możemy przejść kawałek. I to nawet więcej niż jedna. Wiadomo, że mi na tych jagodach zależy najbardziej, no ale jak nie ma, to nie. Czy ja tędy przejdę na drugą stronę? Przejdę. Pójdziemy sobie tędy jeszcze, żeby ogarnąć to drugie przejście do miasta i tam wybić. No i to będzie na pewno rzecz, którą jeszcze uczynimy dzisiaj. Czy ja się teraz nie plączę sama ze sobą? Może troszkę?
Nie wiem, ale wiem, że las już jest czysty. Tędy chyba. To była droga. Tu są jaszczurki. Oni na pewno mają jakiś teleport. Zbyt podejrzani są tutaj w tym miejscu. Do południowych ruin. Okej. Niech będzie. Jest ich więcej. Czy to są ci, których muszę zabić do zadania? Nie wiem. Chyba tak, bo tak to wygląda. O, są elitarni też. Jest dowódca. No, ci elitarni to jest wyzwanie. Trzeba będzie dać w manę. Nie wiem, co jest gorsze. Taki elitarny czy dowódca? Oba nie są dobrzy. Dostało mi się solidnie przez łeb. Ojojoj, dobra. Jezu, jeszcze nic nie widzę. Bo słońce akurat wyszło. Ty, a w sumie myśmy tam też nie byli po drugiej stronie? Czy byliśmy wreszcie tam na samym końcu? Chyba tylko częściowo. To też niedobrze. Boże, ja nic nie widzę, naprawdę. Mamy jaszczurki. Ja też sobie sprawdzę jeszcze. Dokładnie. Miejsca tych teleportów, żeby nie zrobić gafy. Dlatego, że zależy mi też na tym. Żeby mieć możliwie jak najwięcej, wiecie czego, możliwości, nie? Dobra, teleportujemy się do miasta, ponieważ możemy już zdać raport tutaj Carlosowi, a dodatkowo pokombinujemy jeszcze z tym kowalstwem, żeby się poduczyć. Dobra, Carlos jest u siebie na górze. Spoko. Czyli dzisiaj też troszeczkę takie przygotowania powoli do tego finału. The town is safe. I've driven the Saurians off. That is good work. The people owe you much. Stary, wiem. Ty mi tylko 100 za to dałeś? Ty jesteś jakiś powalony jesteś. Nie, to aż... Aż mi jest cięło, nie? Samemu się trzeba było tym zająć, a nie. Właśnie, może jagody będzie sprzedawał ten gość od alchemii w mieście? A to by mogło coś powiedzieć? Co? Aha. Look here. How are things here? Difficult time. Everything is in... Serio, nie powiedziałam ci? We... One less of it. What? I'll tell Carlos about... You've earned... Spend it... Chłopie, w ogóle... Co... Ja nie rozmawiałam o tym w ogóle. What can you teach me? I want to forge a bastard sword. You should already know how to forge.
But to make larger weapons, you have to change your technique. A large blade cools faster, so you have to work faster and more precisely. Grab the hammer higher up. The precision that gives you will also help you with goldsmithing. You can create finer pieces of jewelry that way. No i dobra. I want to forge a two-handed sword. As my old teacher Max used to say, you have to make the hammer dance on the glowing blade. Fast, precise strokes. When you hear that special song of the unfinished blade, you're doing it right. That is how you bring out the very best properties of the metal and create a true masterpiece. Old Max knew a thing or two. No i fajnie. To teraz tak. The Inquisitor. Co ty masz? Okrągła tarcza. Tarcza, co ja mam na plecach? Czy to nie ma też jakiegoś dużego znaczenia w sumie? Ale moglibyśmy sobie lepszą tarczę kupić. W sumie. Ale w sumie to po co? Hełm masz lepszy, to by się prędzej przydało. Możesz mi dać. Nie będę przez całą grę w jednym hełmie biegać. Bo to troszeczkę by było dziwne. Zróbmy tak. O, właśnie. Bo możemy sobie teraz ten miecz też przekuć. Zobaczymy, jaki on jest. Znaczy, znając życie, go nie założę. Gdzie ta broń, przepraszam, jest? I need a dull blade. Zaraz. I po co ja sobie to wykułam, jak nawet nie mogę tego... Tutaj nie ma tego takiego wiadra do chłodzenia, nie? No nie ma. Okej, okay, trochę dziwna sprawa. Może na razie się skupmy jednak, żeby iść jeszcze do alchemika. Cześć, Leonardo. Czy ty sprzedajesz coś takiego? Nie, bo to by było zbyt proste. Ale masz przepis. Okej, okay, robi się z grzybów. Daj mi ten przepis. I myślę, żebyśmy sobie dali faktycznie w te... Aha, nie mam tyle kasy, dobra. Ja myślę, że moglibyśmy sobie... zrobić te mikstury do życia. Myślę, że dwie. Jeszcze są do punktów doświadczenia, ale szczerze, chociaż w sumie to nie jest problem zrobić, bo one nie wymagają tych stałych roślin, więc zróbmy. That's done. Mikstury życia sobie zrobię dwie. Zostawię tą jedną koronę pod tą miksturę do many. Z bardzo prostej przyczyny. Mianowicie z takiej, że po prostu tak to wyjdzie. Ojejku. O Jezus, kochany. Jaki ja miałam amulet założony? Nie wiem teraz. Ale przydałoby się w ogóle popatrzeć na te amulety. Do many chyba miałam plus 20. No i teraz niestety będziemy topili i to przeskakuje. Niestety. Ale bywa i tak. Zastanawiam się, czy pić już te domany mikstury, czy jeszcze. Też możecie mi dać znać w sumie, czy już to pić, czy nie. Myślę, że z jednej strony by już było warto to wypić. I teraz jeszcze moje pytanie, bo powinien być stół do złotnictwa, osobny chyba, nie?
czy mi się wydaje. Przecież nie będziemy na kuźni robić biżuterii. Chyba, że właśnie tak mamy robić. Nie, no jest warsztat. Serio, ja nie mam młota i szczypiec? Szczypce i młotek. O. Mam 0 sztuk złota. Fajnie. Sprawdźmy, co mogę zrobić. No dobrze, dobrze. Szukamy jakiegoś pierścienia na manę. Jest pierścień plus 20. Mogę zrobić takie 2. Amulet antymagii. Ale to nie. Dobra, to robimy te 2 pierścienie. I szczerze, chyba już wypijemy te mikstury. Tak mi się wydaje. I teraz tak, wymieńmy sobie te pierścionki. Mamy oba założone. Co nam daje dużo więcej many. I wiecie co? Zrobię sobie zapis szybki przed wypiciem tych mikstur. I najwyżej potem się wczytamy. Także moi drodzy, dziękuję wam już serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dosyć taki, nie wiem, nieuporządkowany był. Jeżeli macie też pomysł, gdzie jest ostatni jakiś jaszczuro ludź, nie wiem jak to odmienić, to dajcie mi znać, bo to jedno zadanie nam wisi, a ja naprawdę, kurde, już tam nie widziałam niczego, co przypomina jaszczurkę i trochę mnie to martwi. Ale być może to jest jakiś tam mój błąd faktycznie, czy coś w tym stylu. Także jakbyście wiedzieli coś na ten temat, to możecie mi dać znać. Mamy 203 many aktualnie. Także to byłoby wtedy moment na to, żeby sobie zarzucić te duże i te średnie. A z małych już zrezygnować. I też się zastanawiam, chociaż najwięcej mam tych słabych do życia, więc chyba przy nich na razie zostanę. Dobra, moi drodzy, dziękuję wam już serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się film podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji i komentarza. Trzymajcie się. Lecę montować dla was ten film. Czemu to się nie chce zapisać? Ojej. O, teraz działa. Lecę montować dla was ten film i w kolejnym odcinku myślę, że będziemy powoli zmierzać już do tych świątyń. Jeszcze te teleportery bym sobie sprawdziła, gdzie one mogą być i tak dalej, i tak dalej. Cóż, to wszystko, dzięki i cześć.